Siema, witam was w odcinku Making of Gier z Piekłorodem. Ponieważ po obejrzeniu i zmontowaniu tego odcinka doszedłem do wniosku, że nie ma w nim za dużo treści, to postanowiłem na równi razem z nim wypuścić odcinek właściwy Gier z Piekłorodem. To znaczy, że jeżeli oglądasz ten odcinek, to możesz też obejrzeć już odcinek właściwy Gier z Piekłorodem. Ten odcinek przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla fanów, którzy obejrzą wszystko, nawet jeżeli jest chujowe. Zacznijmy więc od waszych pytań. Co prawda nie było ich za wiele, ale obiecałem, że odpowiem, więc proszę. Baring pyta, czy ruchał cię kiedyś grubas w płaszczu? Stary, myślę, że tylko ty, ja i ewentualnie kilka osób jest w stanie zrozumieć ten dowcip, ale oto moja odpowiedź. Yo, baby, you have your asshole licked by a fat man in an overcoat? Yeah. Grzegorz S. pyta, czy nagrasz poradnik zakładania gumki na pindola? Boiler, ja nie sądzę, żeby ci taki poradnik przydał. Szymek 23 pyta, czy jak wyciągnę nóż w realnym świecie, to będę biegał szybciej? Które to musimy sprawdzić. Widać gumki, każdy cygan ma ślicznego pindola. A jak? Teraz zapraszam was na kilka specjalnych ujęć, które udało nam się nakręcić podczas kręcenia odcinków. Enjoy! Chodzi o to, żeby nie było widać, że to jest tylko tutaj te światełka, tylko tak po prostu, że one są w całym kadrze, że one zaznaczają, gdzie jest koniec kadru. Czaisz? No kurde. To jest bez sensu. To jest dupy, to jest gówno. Dobra, jeszcze raz. Siema, ja nazywam się Tenenit, a to jest kurwa, dupa. Kurwa, jestem zajebisty. Kurwa, mogłem zostać pilotem. Do telewizora. Musisz zrobić tak, żeby to było ostre, żebyś tutaj mógł siedzieć, tutaj nagrywać mój ryj, żeby to było... Ostrość masz? Chuja w dupie. Ustaw sobie ostrość, no. Kevin, sam w domu. Muzyka. I'm so happy. Pokaż się. Ale za to ma swoją... Ta czapka teraz lepiej orbitę. Wygląda, nie? Nie. Wygląda teraz gorzej? Wyglądasz jak idiota. Prawda? No jak tak. Dobra, koniec pierdolenia, robota czeka. Tak. Tylko w tej koszulce się te paski tak jak w pańcie narysujesz idealnie krzywo. Ten. To wiem, to jak jest dobra ostrość, to wtedy one są takie... Mam taką piosenkę. Ale powiedz jak profesjonalnie będzie. Akcja. I rozjebiesz kurwa cały ten. Co tu było napisane? Co grać, kiedy czekamy na święto? No zamknij się, ja muszę się przygotować, tak? Muszę wziąć parę głębokich oddechów. Zamknij ryj tam. Nie ruszaj się tam i nie trzeszcz kurwa, bo trzeszczysz cały czas. Wydaje. No, już. Znaczy nagrywaj cały czas najlepiej, nie? Tak. Cicho. To już nie śmieszne. Jest. Dobra, okej, mogę? Tak. A, już pamiętam. Kurwa. Żebyś ty kurwa wiedział, jak ty wyglądasz podświetlony tym. Jak idiota? Aha. Beka w chuj. Jak idiota, totalnie. Czekaj. I przestań. Okej, już? No. Ale to wygląda strasznie jak. Wyglądam jak obcy.
Tak miga red, to znaczy, że się nagrywa, tak? Aha. Cześć, z tej strony Telenit. Witam was w drugim odcinku z... kurwa z... Zaraz was... spokojnie. Ja mam czas. To miałeś powiedzieć, tak? Tak! Mala sobota spokoju jak jabłuszko. Tego frapsa. To jest ta ogólna? Ja. I które jeszcze? No nic, nie tylko fraps. Ale gdzie to jest na pulpicie? Co, fraps? No. Nie ma go na pulpicie. Jest tutaj. A, jest. No to nawet nie wiem co na pulpicie. Dobra, dobra, koniec pierdolenia, robota czeka. Ty nie darmowa? Znaczy, to co ja mam, to jest darmowe. Nie rozumiem. To, co zobaczycie za chwilę, to zapowiedzi odcinków, które pojawiły się tylko i wyłącznie na Facebooku. A w tym momencie możecie je zobaczyć też na YouTubie. Nikt się nie bawi, wszyscy się nudzą, jest tak chujowa, że ani dźwięk, ani obraz na nas, ani kurwa komputer nie chce tej gry widzieć. Get the animals in the ark! You are not prepared! Dwa ostatnie filmiki, które za chwilę zobaczycie, to zapowiedź odcinka, który nigdy tak na dobrą sprawę nie powstał, oraz zapowiedź serii, która jeszcze nie powstała, ale być może powstanie. Na zakończenie chciałbym wam podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje, za to, że byliście z nami przez te ostatnie 10 odcinków i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Mam nadzieję, że nadal będziecie nas oglądać. No i oczywiście, jak zawsze na zakończenie, zapraszam was na swojego Facebooka, Twittera, grupę na Steamie oraz oczywiście na portal Aurzon, dzięki któremu będziemy mogli umówić się na wspólne granie. To wszystko, do zobaczenia.